Cześć kochani, zapraszam na mierzymy. Yy, pierwsza rzecz to jest sukienka. Może wygląda na dość dużą, bo rzeczywiście to jest LK, ale była ostatnia i ją zgarnęłam bardzo szybko, bo kosztowała nie zgadniecie ile? Kochanie, obstawiaj, ile kosztowała? Czy hmm, dychy. 20 zł kosztowała. Ale wiesz, że chciałam żeby. I powiedzieć, najlepszy, że bo to nie było żadnej promocji na tą sukienkę, tylko ona po prostu kosztowała 20 zł. Nie wiem, na jakiej podstawie. Pierwszy raz widzę taki produkt w H&M, żeby sukienka kosztowała 20 zł. No mówię oczywiście o tym roku, zeszłym roku i bez wyprzedaży. To jest stuprocentowa bawełna, biała sukienka z niebieskimi paseczkami, takimi dość wąskimi, opadający rękawek, prosta, bez żadnych rozporków, nic i białe wykończenie przy szyi i dość długa. Ja stwierdziłam, że spróbuję, zobaczę pasek, ewentualnie do tego jak nie. To na pewno jej nie będę zwracać. Tylko mam kogoś w rodzinie, kto chętnie ją przyjmie za te pieniądze. To powiem Wam szczerze, pomidory są. Jest kilogram pomidorów droższy. Następna rzecz. I widzisz, zabrakło mi słowa. No. Taki pognieciony materiał, słuchajcie, ja Wam zbliżę. Jak? Kolor kremowy, zacznijmy od no tego. No tak, to ona jak Półki... lniana trochę wygląda, tak? Wygląda jak lniana, ale to jest pół na pół bawełna. Z czym to bawełna jest? Już Wam mówię, żeby nie oszukać. Bo przyszły ona w dwóch paczkach. Yy. Mm -hmm. Krótka sukienka tunikowa, okay. tkanina, luźny fason. Yy, bawełna 45 i 55 wiskoza. Wygląda na prześwitującą. I troszeczkę jest według mnie. Tak. Ma długi rękaw. Boże jak to? Muślin! O, mam. Tak popularny bym w zeszłym roku dużo dziewczyn o tym mówiło, że to właśnie jak muślin wygląda ten materiał i rzeczywiście tak wygląda, to nie wiem też, jak to będzie się prezentowało na sylwetce. I druga sprawa, właśnie, jak z tym prześwitywaniem, bo wygląda na prześwitującą. Bardzo ładny dekolt, bo w serek, który lubię prosta, najprostsza z możliwych. Długi rękaw z takim yy, wąziutkim mankiecikiem. Zobaczymy, jak się będzie prezentowała, ale jak widzicie, jedna i druga ma też fajny materiał. Przychodzimy, słuchajcie, mamy spodnie. A ile one kosztowała w ogóle? O, widzisz? No. Środa, nie powiedziałam. No właśnie tak mi się wydaje, że 80 zł. O, dziękuję. Proszę bardzo. Mamy teraz spodnie. Może ja je wyjmę, ale najpierw znajdę je. To są białe napisane i one są białe. Są białe, prawda? To jest pewne, że są białe. Cena spodni, słuchajcie, 60 zł. Bawełna 98%, 2% elastanu. To jest wysoki stan, już je wyjmuję. Bo ja mam albo rurki, albo takie urwane te spodnie, no nie? Takie krótkie, obcięte. Chciałam zobaczyć, to są szerokie spodnie. Z wysokim stanem, i taki standard z tyłu kieszeniowego. Ale one z są lekko rozszerzane, czy nie? Równe są raczej. Równe są, Równe. tak. Proste tak. są, tak. Mhm. Proste. Zobaczymy, bo tak jak patrzę pod światło, to też wyglądają na prześwitujące. Oj, tam, oj, tam. No nie wiem, no taki jest jakoś tymi ubraniami. Kolejna rzecz, która była droga. No Spódnica. nie. I tu, tu, się, tu nie ma się czego dobrego spodziewać, ale ja w takie spódnice to. Z reguły mam z poliestru, żeby nie było. Ona plisowana spódnica kosztowała słuchajcie, 150 złotych. Yy, to jest poliester 100%, wysoki stan. Dodam, mhm. że ja mam zgarniętą chyba jakąś ostatnią sztukę w rozmiarze XS była tylko. Więc taką. Ale A jak to rozprostować? Yy, powiem tak, nie, no nie wolno prasować, no tylko właśnie. parownicą. A. Albo więcej. po praniu tak rozwiesić, żeby tak? Tak, albo po praniu tak strzepać i rozwiesić. Mhm. No ale no, bardzo ładne połączenie kolorystyczne. Mamy trzy odcienie niebieskiego, według mnie to super wygląda. Tylko ona jest jakaś strasznie długa. No właśnie, tak jak ty ją teraz wzięłaś, to jest olbrzym. Ogólnie przyszła w, takim, w takiej rurce, w takiej długiej. Co ty mówisz? Naprawdę, nie była tak zwinięta, jakoś tylko w takiej rurze długiej... Yy, Yy, długim Ile ona opatowaniu? kosztowała? 150 zł. Poliester. 150 zł. To strasznie ale, dużo. No ale muszę pokazać Wam, jak to wyglądało na modelce. Aha, wysokiej, takiej pod no metr. Super, jeszcze oni tak sobie zarzucili tą spódnicę. 80, ale tak, ona tak, ma być no... długa i ona jest bardzo długa. Tak, ona jest do kostek. No ale pięknie wygląda, Meduja. bardzo mi się podoba. Może Przy Wam najmniej. też się spodoba. I mamy coś, co też mi się podobało na modelce, czyli kurtka jeansowa. 150 zł, od razu powiem, no, 100% bawełna. Mhm. No i taka ciekawostka ma takie szerokie rękawy. Ona jest w rozmiarze M. Zapinana na guziczki. Mamy pasek dodatkowo w pasie i tutaj taki rozporeczek, jak w marynarce. Tak. Nie wiem, może przymierzymy, zobaczę, ale wygląda na bardzo duże te M. Naprawdę mhm. duże. To przyleżamy? No mhm. pewnie, że tak. Tak jak mówiłam, sukienka jest dość luźna, dlatego od razu założyłam pasek, bo tak wisi, a tak możemy sobie ją podciągnąć i spiąć paskiem. Nie wiem, czy to jest jakiś sens na lato, że tak się ściskać, ale też jak jest chłodniejszy dzień, czemu nie, bo ogólnie ta bawełna jest grubsza. To nie jest taka cieniutka bawełna prześwitująca i ogólnie, mhm. nie? To jest gruba bawełna. No a jak zdjęła teraz pasek? Pokażesz? Nie, nie pokażę. Nie pokażesz? Zaraz pokażę, pokażę. Ale patrz, jak to wygląda. Ja, mi się wydaje, że z tym paskiem ładnie. No oczywiście no, nie te buty w tym momencie do tego, bo no to tak. troszeczkę się gryzie. No ale tak jest do rozwiązania. Może być inny pasek, biały. No bo jak zdejmę, no to ona tak wygląda. Czyli według mnie nie wygląda. Mhm. No, można delikatniejszy, można zaburza... biały też pasek założyć. No tak, tak powiedziałam. Zaburzają się proporcje, po prostu to spada na dół. Tak. A słuchajcie, tutaj z tą gumką nic nie wymyślicie, bo mhm. ten robi taki trik, że gumki wszywa po prostu. Jest szef na tych gumkach, także nie przetniecie, bo już robiłam taką próbę. No i to się nie sprawdza. Mhm, mhm. No dobra. Także tylko pasek. No ale co uważasz za dwie dychy? Super sukienka. I naprawdę porządna, gruba, taka nie jakiś taki badziewko. No kwestia właśnie ludzkie. tak, jak mówisz. OK. No tu trzeba. Ziedychy, ale no. gruba. No i pytanie, czy ona tak naprawdę na jaką pogodę się nadaje, nie? <grym> na jaką pogodę się nadaje? No. Hmm? Na letnią. <grym> <grym> Okej. Okay. Dobra, przejdźmy dalej do następnego. Mm, jaka moja gmina taka ta sukienka, powiem wam? Wygląda słabo. Jaki taki woreczek pokutny? No, jest bardzo taka luzacka no I Boże, bardzo no. przyśwituje, bo jak ja tu widzę, a nie daj Boże, dotknę sobie, tak? Słuchaj, jak jesteś Też gdzieś. Wszystko widać. E... No nie wiem, tak biustonosz nie przyśwituje jak gadki. Widać, widać. A jak założyłam. Jesteś klasa, na wakacjach, masz pod spodem jakiś kostium. No ale to e, wszystkiego... zarzucasz sobie. No ale to wszystkiego nie będzie nikogo na, na kostiumy, no nie? No, ale... no tak, ale to na to by się nadawało. No na to by się nadawało. No Prawdźmy, ale teraz jak założyć pasek, to już troszeczkę zmienia. to wygląda inaczej. Tak samo i w poprzedniej. Nie? Sprawdźmy, czy to jakoś to ułoży w ogóle. Mhm. Trochę... Ale ona rzeczywiście jest no prześwitująca. No i to nawet ułożyć tego nie można jakoś tak, bo, tutaj... bo chyba ona ma jednak... E, taka no, zasada no... jej jest, że jednak bez paska <laughs> E, wygląda z tyłu tak, jakbyś... Tak e... jakbym tam pampersa miała, no nie? Pff, nie wiem co, ale... Tak, to jest bez paska. Totalnie bez paska i... Ale taka... bez paska nie ma kształtu. E... Ogólnie jest bardzo przyjemna. Taka Aha. w sobie jest przyjemna i to się kończy... Na tym. Według mnie, tak. To są jej zalety wszystkie. Bo Ładny tak... kolor, przyjemna, uh -huh. tylko że źle wygląda. No tak. Jakoś... Albo ja nie potrafię jej wystylizować, może ktoś potrafi. No tak. To materiał jest super, reszta dla mnie nie. Lecimy Ty nie umiesz, to nie dla Ciebie. To nie dla mnie. No i tyle. Słuchajcie, rozmiar XS, to jest jakaś kolaboracja, jest opisane. Ja wziąłam XS, już wiem dlaczego, bo to była ostatnia wielkość tej spódnicy. Jak widzicie jest mocno do ziemi. Ja mam 1,72 m, także ona tak się prezentuje. No praktycznie do kostek. Tak i ta XSK nie powiedziałabym, że jest za mała, bo uważam, że jest dobra. Zerknę sobie i mi się podoba, jak ona wygląda. To połączenie kolorów jest śliczne, naprawdę. Buty jakieś białe. Fajna i... tu taka szeroka i taka ładnie. jak to chce. Słuchajcie od razu do tego założę, no bo co tu się więcej wypowiada to, o tej spódnicy? No plisowana. Góry, granat, i tu przechodzący ładny niebieski. Super, jest naprawdę bardzo ładna. Polecam. Ja mam naprawdę same poliestrowe tego typu spódnice i bym nie wybrała innej, bo byście mieli wiskozową, a nie daj Boże, taką wiskozę gnieciucha. To jest nie do przeprasowania. Lecimy teraz z kurtką jeansową. Interesowały mnie te rękawy, że są takie nietypowe. jest taki ciemniejszy jeans, niejasny. Tam Ale są też do wyboru nie, chyba, znowu taki ciemny. Tam są do tak? wyboru jeszcze jakieś dwa kolory: chyba jaśniejszy jeans i taki beż jakiś przetarty. Lecimy najpierw, jak ona tak wygląda. Wygląda według mnie słabo. Czy nie, modowo? Jak no, to lubi? To już jest kwestia. Yy, dodam jeszcze, że to jest cienki jeans. Tym ja bym powiedziała, że to jest jeans taki koszulowy, to nie jest Box. jeans jak yy, kurtka. A rzeczywiście, tak. Cieniutki dżins. Tak. to jest koszulowe. Tak. To jest taka kurtka. Mamy duże je, kieszenie. Koszulowa, tylko że To no... drugie. Zobaczmy to jakoś zawiążmy, jak to się prezentuje. Hmm. Mhm. 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 No szczerze, nie wiem. Nie wiem co powiedzieć. Sama kurtka w sumie jest okej. Okay. Może niekoniecznie nie, do tej spódnicy. nie się prezentuje, nie mów. Ale do razem. Z spódnicy? Połączanie? Tak. Jak się tak zwiąże ją? Bo tak na Ale się ty tak jak mówisz, gorzej. to jest takie troszeczkę modowe. To nie jest takie. Mm, takie normalne. O. No tak, tak mi się wydaje. Tak. Nie wiem. Coś takiego bardziej interesującego, że tak wiecie, idziecie na ulicy sobie. Tak, I tak. Nie nie każdy, każdy, I każdy się odwróci i. Nie każda, nie każda, bo nie każdy. Nie każda ale mi się wydaje, że każdego kobieta. to zainteresuje. Ja nie mówię, że komuś Ubierzesz. się to będzie albo podobało, albo. No, nie, tak, tak, tak. Może się podobać, albo nie podobać, ale zwróci nie, uwagę, tak? Nie każdy jest odważny do. Nie, no, do, Ja nie mówię do założenia dokładnie. Nie każdy musi to nosić, ale jak. Tylko kupić. <laughs> kupić też nie bo szkoda szafy, tak? Bez sensu, żeby gdzieś leżało. Ale no jest interesujące. No jest spoko. Jeśli ktoś ma odwagę, polecam. Zresztą, może to aż takie odwagi nie trzeba mieć do tego. No to jest po prostu troszeczkę Ale nie, mówimy inna o kurtka. połączeniu teraz na przykład. A, o nie. połączeniu. Połączenie też jest fajne. Bo sama kurtka, no, no tak, jeansowa, no, tak, kwestia tam. I według mnie ważne, żeby było coś jasnego przy szyi, przy tej kurtce. Bo jak założymy coś no ciemnego, raczej. to jakoś tak to będzie A Raczej. nieciekawie wyglądało. Dobra, mam jeszcze spodnie. Spodęki białe. Mhm. Dodam. Ok. I ostatnia rzecz, czyli spodnie. Według mnie długość odpowiednia, szczególnie do takich butów. Bardzo przyjemne, elastyczne, powiem wam, wygodne. Nie prześwitujące, tak jak Tak, Nie prześwitują, tak. Nie prześwitują? Nie prześwitują. Okej. Okay. No, metkę trochę widać tam, ale to są tak w małym stopniu, że czy kieszenie z przodu szycia, że. Ładne, podobają mi się. Spoko. Ładne. Ale boże jakie wygodne. Już przestań. Super. Naprawdę, ekstra. No bo wiecie, czasem jest taki jeans, że niby ma ten elastan, a jednak tak czujecie się skrępowani. Jak ja podejdę bliżej i pokażę, że tutaj troszeczkę o mm, kieszenie widać, nie? Chociaż z daleka też było widać, ale to jest tak delikatne, że naprawdę. No i tak z, a z tyłu, o, na przykład tutaj gdzieś była metka. Może teraz nie w tą stronę, bo się wyginasz, w drugą, ale nieważne. Okay. A tutaj widać. No, no. Mm -hmm. Ale tak z beżowymi gatkami nie widać nic. Ładne, mm -hmm. podoba mi się. A zobaczmy, jak kurtka do tego wygląda. No dawaj. I w o, i tutaj jest też... I tutaj jest fajnie, kuki. Okay. Mhm. Mm no, tu jest ciekawie rzeczywiście. Naprawdę. I tu jest po młodzieżowemu K, tak? Mm -hmm. Ty ogólnie pokazywałam tej kurtki? Ale mi się wydaje, że ona jednak mhm. mimo wszystko to powinna być mniejsza troszeczkę. Chociaż tak te rękawy no są właśnie, jak ta sam raz. Jak jest... takie będą, no to będzie słabo, prawda? Dokładnie. Nie. No spoko. Polecam. Także co? Według mnie to najgorszy wybór, jaki był, to jest ta tak. sukienka. Resztę uważam, A że reszta jest naprawdę jest... do przemyślenia. Jeśli komuś się podoba, to ja naprawdę proponuję fajne ubrania. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy na następny filmik, a tak, kochanie, do widzenia. Cześć.